Siemaneczko, brygado! Zastanawiacie się, czemu jestem taki wesoły? No jak to? Bo przecież już jest czas na lisie bajeczki! No, a poza tym pogoda się poprawiła, nie jest już tak strasznie gorąco i wszystkie lisy oraz inne futerkowce mogą spokojnie wychodzić ze swoich norek. No, więc mam dla Was z tej okazji bardzo specjalną bajkę. Książką poproszę. Oto co znaczy dobrze wyszkolony asystent. I otwórz na stronie 50:16. A tak, żeby książkę było widać, przytrzymasz. O, proszę, jak pięknie, dziękuję. Dzisiaj będzie bajeczka bardzo pouczająca. Dowiecie się z niej, dlaczego lisy rzadko można spotkać w szczerym polu. I dlatego tytuł tej bajeczki to Lisek w szczerym polu. Był sobie kiedyś lisek, który na spacerze po wsi przypadkowo, zupełnie niechcący, znalazł kurę. Ot idzie sobie bez kury, a tu nagle ni stąd, ni zowąd patrzy, a ma w pyszku kurę. Jakże tu odmówić tak hojnego podarku od losu? Więc zabrał tę kurę i biegnie. A tu nagle wielki rwetec i wrzawa. Psy się we wsi odezwały i huzia za lisem, a za psami ludzie z kijami. Hihu, łapać złodzieja! I w ogóle im się wytłumaczyć nie dało, że lisek to nie złodziej, a kura to prezent. Wziął lisek nogi za pas i biegnie przed siebie. Biegnie, 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 a tu wokół pusto, żadnych drzew, do lasu daleko. I tak biegł, biegł, biegł i wybiegł w szczere pole. A w szczerym polu pusto, tylko wiatr trawkami zawiewa, tylko jeden krzaczek rośnie, więc biegnie lisek pod krzaczek i się schował. Ale jego ruda kita wystaje, więc myśli lisek, nie, krzaczek to nie jest dobre miejsce. I biegnie dalej, patrzy, w polu bruzda wykopana leży, no to on buch i przypadł w tę bruzdę. Ale wystają mu uszka, bo takie szpiczaste mamy. No więc myśli sobie, nie, to nie jest dobre miejsce i biegnie dalej. Biegnie, 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 patrzy, w szczerym polu piec stoi. No to on hopla i do tego pieca się schował. Spokojnie, piec był zimny, bo nikt w nim nic nie piekł, no bo w końcu stał w szczerym polu, nie? No. I schował się w tym piecu. A tutaj pościg już nadbiega. Hał, hał, krzyczą psy. Hu, ho, krzyczą ludzie. I pałkami wymachują. I tak dobiegli do pieca i się rozglądają. A lisek cicho siedzi. Kura zresztą też. Zastanawiają się ludzie i pytają, gdzie ten lis? Gdzie ten lis? A tu nagle głos słyszą. Lis złodziejaszek do pieca wpadł i kurę miał ze sobą, pewnie już ją zjadł. Otworzyli ludzie drzwi do pieca i wyciągnęli liska biednego i kurę, której wcale jeszcze nie zjadł. I zabrali kurę ze sobą, a liskowi pałkami ogonek przetrzepali. Poszedł lis do lasu jak niepyszny. Zapytacie, skąd ludzie wiedzieli, gdzie liska szukać? No jak to skąd? Przecież to szczere pole było.
i dlatego lisy po polach nie chadzają. Pola są dla nich za szczere. Możesz już zamknąć, dziękuję. Aha. I zabierz książkę. Dzięki. No. No właśnie tak. Gdzie by sobie tutaj na spacer pójść? Może... Może do lasu. Tak, to jest zawsze dobry pomysł. Pa! A powiedziałem, że koniec? Koniec! Ale to dzisiaj wszystko pobrudne. Bo mi się chyba na spacer chce, nie? Głasknij. Pole, pole, szczere pole. Co? A, prawa autorskie.